Awantura o kasę, 76 odcinek. Zapraszam serdecznie na widowisko. No. Lombarda, a się obejdzie. Mamy TV gry? Przecież ten chłop prowadzi TV gry 100 lat. Vampir. Co? Za głośno. TikTok? Dobry wieczór. Quit yapping back there. Quit yapping back there. And what's got bro down? Check your vibes. You're yapping at Ulfric Stormcuck, the true Short King. Ulfric? The Sigma of Windhelm? You're the leader of the Rizbellion. But if they've copped you? On gods, where are they thug-shaking us? I don't know. But Kaisinath awaits. No, this is Cap. This must be Cap. Hey, what goon cave are you from, Beta? Why are you doxing me, Chud? A Rizzler's last thoughts should be of Ohio. Redditstead. I'm from Redditstead. Przyszłość gier. Nie, nie patrzę. Wybacz. Witam Państwa w awanturze o kasę, najbardziej dynamicznej grze telewizyjnej w Polsce. Aby wygrać w naszym programie, trzeba mieć doskonałą wiedzę, świetną drużynę, talent do licytacji, a także często donośny głos. Oto 12 uczestników naszej gry. Awanturze. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. No bo jakoś spieprzona. Dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. Niebiescy. Gierka po tym. Pociżnicki, student stosunków międzynarodowych z Torunia. Kapitan drużyny Sławek Wacenicz, student nauk humanistycznych z Torunia. Jacek Maj, student zarządzania i marketingu z Torunia i Łukasz Ligocki, student prawa z Krakowa. Zieloni to rodzeństwo z Karwolina, Anna Kozłowska, fizjoterapeutka. Andrzej Kozłowski, nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego. Kapitan drużyny Leszek Kozłowski, nauczyciel ojciec informatyki. I Magdalena Kiwikowska, nauczycielka historii. A ona kto? Żółci to Jędrzej Kuliński, student medycyny z Wrocławia. Kapitan drużyny Mariusz Telatyński, absolwent administracji z Lubina. Leszek Telatyński, twórca święta miodu i wina, inżynier ogrodnik. Co? Twórca czego? Z Wrocławia. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym stworzył. Etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. DJ, oglądamy awanturę o kasę. Rozsiądź się i oglądaj. Dariusz Dyda, Jerzy Krasiński, Jakub Grudzień, Bartłomiej Zepa. Farciarze idą. Fartki. Fartki idą. Fartuchy idą. To było powitanie przez widownię godne mistrzowskiej drużyny. Panowie, 14 raz zasiadacie w swojej loży i do tej pory wygraliście. Uwaga! Oprócz ogórka kiszonego. 191 tysięcy, 2 złote i 5 samochodów. Panowie, czy to nie jest spory, pana? Jak odbieracie swoją popularność? 15 raz w awanturze o kasę z tak doskonałym wynikiem. Znaczy, w moim przypadku szczególnie ta sława, czy pseudosława, uwidacznia się w pracy. Są osoby, które mi gratulują, klepią, a są osoby, które mi zazdroszczą i wręcz patrzą z taką zawiścią na mnie. O, no, tak to jest. Polski wiadomo, uśmiech. Blaski i cienie bycia popularną osobą. Panie Bartłomieju, jak to jest? Więcej cieni czy blasków? Zdecydowanie więcej blasków. Odczuwane jest jakby większe zainteresowanie naszymi osobami. Spotykamy się z bardzo miłymi reakcjami w naszych środowiskach.
Chciałem bardzo wszystkich pozdrowić właśnie, którzy trzymają za nas kciuki i którzy nam dobrze życzą. Ze swojej strony bardzo szczególnie chciałem jakby pozdrowić wszystkich pracowników, studentów i absolwentów Gospodarki i Administracji Publicznej na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. My także przyłączamy się do tych pozdrowień. Panowie, ale od was, od naszej mistrzowskiej drużyny na pewno usłyszymy, jak grać, żeby wygrywać w awanturze o kasę. Grać trzeba bardzo Broczek, odważnie, zdecydowanie. Jestem człowiekiem renesansu. Podobno Adam Małysz przed skokiem zawsze zjada bułkę i banana. Czy macie jakąś specjalną dietę? Klasik. My kiełbasa i sok. I to przynosi efekty. Witamy mistrzów grze. Assassin. Końcówka gry dzisiaj. Wiesz? Tak więc w finale nasi mistrzowie zmierzą się ze zwycięstwem. Jeżeli wygrają, to po raz kolejny powitamy ich w loży mistrzów w następnym programie. A jeżeli im się nie uda, końcóweczka gry została. Zobaczymy w następnym programie nową drużynę. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Bardzo, ale dużo wygrali, no. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 złotych. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po losowaniu pierwszej drużyny rozpoczną licytację. Prawda? Ta z nich, która zadeklaruje najwięcej pieniędzy za pytanie, a jesteś, dobrze. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze dobrze. Za to pytanie. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna wejdzie do finału, która po pierwszym etapie będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Losuj. Jakieś dzisiaj fajne pytanka, bo wczoraj to było drętwo. Witam, Saneso. Polityki. Kwaśniewski, Wałęsa. Tak, różne miny widzę w drużynach. Tyle. Zobaczymy, jakie będzie miało to odbicie w licytacji. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa badawczo. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Żółci 400. Zieloni 500. Zieloni 500. 500 po raz drugi. 5. Żółci 1000. Mam 1000 do żółci. Jak to, Kapik? To może przerwa, no. Może być. 1100 po raz drugi. 1000. A, już działa. No i nic. To zapraszam. 1300. Na NB. 1300 po raz drugi. 1400 żółci, głośno proszę. Zieloni 1500, o kurde, ty! Jak w ostatnim, nie, 2 odcinki temu. Znowu niebiescy nie weszli? No jakoś tragiczne, no. O, wytrzyma może? Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, to 6800 będziecie mieli na koncie, ale jeżeli żółci się pomylą, to opuszczą grę. Ja jestem botem? Takie jest życie. Jak brzmi imię i nazwisko prezydenta? Janukowicz, czy jakoś tak wtedy był? Nie jestem pewny, czy on wtedy był, ale on chyba był bardzo długo, nie? Ukrainy. Janukowicz, jakoś? Coś takiego. Odpowiada mój ojciec. Prezydentem Ukrainy jest Leonid Kuczma. Tak jest! A, no tak, był taki. To chyba po nim był Janukowicz. Co później była afera, jak Krym zajęli z nim? Czy mi się wydaje? Prezydenci Ukrainy. Aż zerknę, bo ciekawy jestem. Kiedy to się zaczęło? A nie, jeszcze inaczej. Tak, był on, potem był Juszczenko i dopiero potem był Janukowicz. Okej. No tak. A ten Juszczenko, co go otruli. Co potem miał taką gębę poparzoną. 6800 zł wędruje na konto drużyny żółtych. Ja chciałem tylko zapytać zielonych, którzy mocno licytowali. Nie, Just Loser. Powoli się zmienia na normalne. Bardzo żałujemy. Yes. Ale spokojnie, 3,5 tysiąca na koncie. Niebiescy mają 4700 zł. Za chwilę wylosuję kolejną kategorię, ale dopiero po przerwie reklamowej. Bądźcie z nami.
Gdzie świeższego hot doga nie wspieram. Fizyka. Rozpoczynam licytację, biorę nie po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa propozycji. Zielony 300. Zielony 300. Rzuci 400. 400. 400 po raz drugi, 400. Mam 500. Rzuci 600. Mam 600. 600, 600, tu ma więcej. 600 po raz drugi, 600 po raz. Rzuci 700. A ty bijesz, okej, okej. Sam siebie przeinstować, 600 po raz trzeci. Sprzedam. No. Okej, okay, tanio. W sensie... Czemu tak mało weszli? Bo to siebie przebijałeś. Po prostu żółci, pan sam chciał tak, siebie przelicować. Kiedy fajny, fajna sześcinek. 600 zł. To nie ma znaczenia, ponieważ nikt się więcej nie zgłosił. 600 zł zaakceptowałem i zamknąłem licytację na niskim poziomie. 1400 zł w puli. Dziciu. Ale znowu szansa dla żółtych na wzbogacenie się. Oto pytanie. Jakim terminem określa się zakłócenia w rozmieszczeniu atomów w sieci krystalicznej? Co w dupę? Co świeci na ten temat? To są jakieś inklinacje czy intuicje, coś takiego. Nawet nie wiem, co to znaczy. Czy możemy wziąć podpowiedź? Proszę bardzo. Proponujemy 100 zł. Zobaczmy, co będzie w podpowiedzi. Mało. Dobrze. Proszę bardzo. Czytałem mało, tak? Feliksio, prawda? Oto cztery warianty. Defekty, inkluzje, dyfrakcje, intruzje. Ty, dyfrakcje, coś takiego jest. Ale czy to co znaczy? Coś mi się tylko to kojarzy z tych czterech. Dałbym to i luj, ale nie wiem. To może znaczy coś innego. Inkluzja, ale... Inkluzja jest jakiś taki termin zezwolenia. Defekty? Nie wiem, nie mam pojęcia. Całkowity strzał, bo kojarzy mi się tylko. Odpowiada kolega Maciek. No więc naszym zdaniem jest to inkluzja. A mistrzów? Kuba. Wydaje nam się, że defekty. Defekty. A, jednak, defekty. Ładnie, ładnie. $1400 przechodzi do puli następnego pytania, a ja z defekacją mi się pomyliło? Do końca tego etapu. Defekacja to jak staremu sram na twoja matka. Podpowiedź. Można teraz kupić podpowiedź. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. 300 niebiescy. 300 niebiescy. Rzuci 1000. Rzuci 1000. 1000 po raz drugi. 1000. Ja pierdzielę, czemu? Jezu. Odpowiedź kupili rzuci za 1000 zł. I muszę przyznać, że no, rozrzutna drużyna. Dlaczego aż za 1000, kiedy wystarczyło delikatnie przebić, nie sądzę, żeby niebiescy szli dalej, no bo każdy ma mało pieniędzy na koncie, wy macie najwięcej. Zależy nam, żeby mieć w rezerwie na wszelki wypadek podpowiedź. Ale można było za 500 kupić. No. No, chcieliśmy mieć tą pewność, że nikt nas nie przeleci. Drużyna z gestem, proszę Państwa. A ja mam jeszcze 4 pytania. Niestety, ale klasyczny neuronik, no, spieprzył chłopi tyle w temacie. Heszkę w meszkę poleciało. Tym razem mam dla Państwa ciekawostki. Pan Łukasz prawie położył się na stole z rozpaczy. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. 300 niebieskich. 300 niebieskich. 400 zieloni. 500 żółci. 500 po raz drugi. 500. 600 po... Mam 600 zielonych, ale mam 700, tak? 700 po raz drugi. 800 zielonych. 900. Mam 900 żółtych. 900 po raz drugi. 900 po raz trzeci. 3-400 w puli, nikt nie leci. A niebiescy już trzeci raz za 300 wchodzą. O co chodzi? Żółci, szansa na 3400, jeżeli się uda, będzie już 7200 na koncie. Uwaga! Proszę powiedzieć... Niebiescy to trolują. Do czego służy przedmiot, który wnosi dla Państwa Natalia? Jak to jakoś miarka. Czego to ja nie... Nie, co tu jest? To bierz podpowiedź.
że oddzielenie żołądka od białka. Co? Nie, no serio? Ja wiem, że to jest bardzo możliwe. No ale możemy wziąć podpowiedź na osiągnięcie. No, ale też podpowiedź. Ale z drugiej strony nie. Bierzemy czy nie? Ochrania czy na jaja? Bierzemy czy nie? To stracimy, trudno. Ale to pula, że możemy nadal walczyć. Nie, za duże dziury, żeby to była do tak posypki. Mamy, więc będziemy i tak najlepszy potem. To co, odpowiadamy? Odpowiadamy. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że jest to urządzenie kuchenne do oddzielania żółtka od białka. Świetnie! Kurde, ty dobry chłop! Skąd on tą dupę wiedział? Żółtych, którzy mają teraz aż 7200 zł, za nimi niebiescy 3600 i zieloni 2200, ale jeszcze 3 Sorry, pane, nie? Do końca tego etapu. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Anatomia człowieka. O! Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. 400 niebiescy. 400 niebiescy. Żółci 600. Żółci 600. Zieloni do bank. Zieloni do bank. Poprzednich 4K w puli nie wejdzie. A tu wabank. Oj, neuronik. Dawno niewidziany. Jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, to niebiescy i zieloni będą mieli po 3200 zł. Ale jeżeli się zielonym nie uda, to pożegnamy ich w grze. Z ilu płatów składa się lewe płuco? Z dwóch? Jedno z dwóch, a drugie z trzech. Więc chyba dwa. No, mi się wydaje, że masz rację. To jest zdrowy rozum. Buch. Z buch. Tak? Państwo nie muszą szeptać, bo jakby to nie ma znaczenia, czy inni was słyszą, czy nie. Zależy od człowieka i stylu życia. Odpowiada Ania. Lewe płuco składa się z dwóch płatów. Z dwóch. Z dwóch płatów. A prawe? Trzech. Tak. A prawe? A prawe płuco składa się z trzech płatów. Świetnie. Tak, Black Blue, no. Tak. Tak więc 3200 zł to jest stan konta zielonych, które samo mają niebiescy 3200. Femboy? Prowadzą ponad dwukrotnie, żółci 6600 zł. Dwa pytania do końca tego etapu. Ja to pamiętałem z biologii akurat, ale nie liczę z rzeczy, które pamiętałem. Wolisz transów czy femboya? Czekaj. Jaka jest różnica? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300 zieloni, 300 niebiescy, 400 zieloni. Pan Topelek. 600 po raz drugi i 600. Co jest? Po raz. Zieloni ma pan. Zieloni ma pan. Co za debile, dupę. Alex zbejtował. 4100 zł w puli i znowu zieloni. Niebiescy do tej pory tylko krzyczą 300 i siedzą cicho. O co chodzi? Grają o wszystko, o, grają bardzo ryzykownie, bo widzą swoją szansę, żeby jeszcze zawalczyć z żółtymi o wejście do finału. Ciekawostki. Tradycyjnie z tej kategorii pytanie brzmi, do czego służy ten przedmiot? Jakieś nożyczki? Ty, do wyciskania cytryny. I luj. Do rozmiatania pieprzu lub kawy. Cicho. Jakiego pieprzu? Pieprzu lub kawy. Daj. A, bo to nie ma dziur. Nie wyciśniesz tym cytryny. Czy ma dziury, bo nie widzę. Ale to trzeba powiedzieć albo to, albo to. A jak precyzyjnie musimy odpowiedzieć? Musimy podać. Już mamy mało czasu. Aha, czas jeszcze na zbroni. Tak. Ja bym nie wiem, co to jest. Tak? Tak, ale nie jestem na 100%. Nie? To nie słuchajcie się mnie, jak nie. Cząstko musi wyjść. Aha. Nie, to jest do cytryny i to przodem się leje wodę. Mówię wam. Iluj. 13 sekund. Nie, to nie ma dziury. Czy ma? Ja nie widzę. Odpowiadam. Raz korzy śmierć. Przyrząd ten służy do rozgniatania ziaren. Aha. Pieprzu bądź kawy. Tak? Ta koza nie żyje, przykro mi.
Przykro mi, do obcinania knota i gaszenia świec. Co to w dupę jest? No tak więc drużyna zielonych bardzo ostro walczyła. Chciała prześcignąć tych żółtych i grać w finale. Nie udało się. Bardzo wam dziękujemy. Żegnamy bardzo sympatyczną drużynę. Ale porypane, co? Knot 8. Pozostały nam dwie drużyny. Żółci mają 6000, niebiescy 2900 zł. Tak. A uwaga, ja teraz losuję najważniejszą, ostatnią kategorię w pierwszym etapie. Dobra, niebiescy 300 czy wabank? 300 krzykną i tak będą jest. Siedzieć cicho. Jeżeli się uda niebieskim przejąć, to mają szansę. Mają szansę wejść do finału. No ale być może zachowają swoją przewagę żółci. Zobaczymy. Krzykną 300 i koniec. Nie krzykną nawet 300? Literatura polska. No jak może dostaną blokę, to nie będą musieli. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Wabank niebiescy! Jest wabank! A to ciekawe. Całą grę udawali, że nie potrafią grać, żeby wygrać. Brawa dla niebieskich za refleks. Gratuluję. Nice. Panie Mariuszu, co się stało? Byli szybsi. Byli szybsi, po prostu. Tak bywa w grze oczywiście. Uwaga, 7200 zł w puli. Jeżeli nie wyjdą głowo, to z taką kwotą wejdą do finału. Ale jeżeli i się tak pomylą, mało. To nie do mają finału szans wejdą w finale. Szybci, mając na koncie. O, dużo pieniędzy. No. 13000 zł. Tak. Oby tak było, bo niebiescy i tak szans nie mają. Oto pytanie. Jak brzmi nazwisko twórcy dramatów Indyk i Emigranci? Łatwe. Co ty pieprzysz? Ty wiesz, co to jest łatwe. Ufamy ci, tak? Jak nic się nic nie stanie. Tak, sprawy. Poczekaj, Mruszyk był od takich Sławomir. Sławomir. Jaki Sławomir? Okej. Bolesław Prus. Ośmielimy się odpowiadać. Wyznaczam do odpowiedzi Łukasza. Proszę, panie Łukasz. Sławomir Mrożek? Tak jest! Co? Sranie w banie XD. Nie znam go. Ale najpierw pożegnajmy się z żółtymi. Otóż panowie, Sławomir Mrożek. Na początku szło bardzo dobrze. Prowadziliście cały czas. Niestety, no po prostu dzięki refleksowi pana Sławomira tak naprawdę. Ale ładnie niebiescy. Tylko słabo mają pieniądze, ale ładnie zagrali. Żegnamy panów. Kończycie nasz program mając na koncie 5800 zł. Sławomir Mrożek, nie Mroczek. Natomiast niebiescy wchodzą do finału ze stanem konta 7200 zł. Gratuluję. Ale Łukasz jest to... Właśnie. Nie wiem, Black Blue, czemu oni nie sprzedają. To jest dziwne, nie? Oni muszą się sami zgłosić, żeby sprzedać. To jest trochę skam. I byś powinien powiedzieć, czy chcecie sprzedać? To była bardzo interesująca gra niebieski. Panom udało się wejść do finału po odpowiedzi na jedno pytanie, no ale w decydującym za to momencie. Panowie, kto zbierał drużynę? Jak to było, że zagraliście u nas? To znaczy ja zebrałem drużynę. Taki dobór był dosyć prosty, bo to są w miarę wszyscy moi znajomi, więc... Ale raczej nie byli dobierani, więc... Kryterium towarzyskie. No, rozumiem, paczka kolegów w takim razie. Tak. Panowie wchodzą do gry mając 7200 zł. Witamy. Finale. Nie mają szans raczej. Ci mistrzowie mają za dużego farta, żeby przegrać. 3000 zł więcej, 10200. Panowie, co sądzicie o niebieskich po pierwszym etapie? No, czy możemy coś o nich powiedzieć? Ja jestem pełen uznania dla szybkości kapitana, pana Sławka. I jestem również pełen uznania dla wiedzy z literatury pana Łukasza, który notabene jest znajomym Bartka. O, panie Bartku, to jest trudny przeciwnik. Muszę się przyznać, że przez cały pierwszy etap właśnie kibicowałem drużynie niebieskich. Aha. Z tego powodu, że razem z Łukaszem studiujemy na tym samym roku na prawie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I jak to możliwe, że jest takie RNG niby?
Co oni z jednego osiedla ludzi biorą do programu? Jest. Czy będzie trudnym przeciwnikiem? Proszę? Czy pan Łukasz będzie trudnym przeciwnikiem? Nie. No tak, sentymenty były tylko w pierwszym etapie, teraz już będzie... Jasne, że tak, witamy mistrzów. Obiecał mu się dać przejechać autem za podłożenie. Albo mu dadzą to auto. Zaoferuje najwięcej, za pytanie odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. A jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuje pierwszą finałową kategorię. Tak, wraca awantura o klasę. Niebawem. Oho. Kategoria 1 na 1. Proszę teraz, aby drużyny wybrały po jednym swoim przedstawicielu. Panie Sławku, no kto będzie was reprezentował? Wyznaczam Pawła. Proszę bardzo, panie Pawle. Ibisz będzie prowadził. Ibisz. Krzysztof Ibisz. Jestem bardzo ciekawy, kto będzie reprezentował mistrzów. Od nas przyjdzie pan Jerzy. Proszę, panie Jerzy. Nie powiedział powiedzonka, że idzie Jerzy, bo coś tam. To nie jest pan Bartłomiej i pan Łukasz, bo byłby ciekawy pojedynek dwóch kolegów z wydziału. No tak się nie stało, może jeszcze w tej grze się zmierzą. A ja zgodnie z regulaminem biorę z konta każdej drużyny po 500 zł, a więc w puli tego pytania mam 1000 zł. Najpierw wybierzmy kategorię do tego pojedynku. Wander, to prawda, no. Panie Pawle, której pan sobie nie życzy? Idzie Jerzy zapinać może babę na wieży. Nie będzie ciekawostek. Tak. Panie Jerzy, którą skreślić? Polskie seriale. Skreślamy polskie seriale. Panie Pawle. Geografia Polski. Proszę. Panie Jerzy, co ma zniknąć? Literatura na świecie. Znika. Panie Pawle. Polska muzyka rozrywkowa. Proszę bardzo i teraz jestem ciekawy. Ale mi się gęba drze dzisiaj. Co robić? Matematyka. A jedna. Skreślamy matematykę, chociaż pan Jerzy jest dobry z nauk ścisłych. Dlaczego pan skreśli matematykę? To było kilkanaście lat temu, także... Nie ufa pan do końca swojej pamięci, tak? Za chwilę przeczytam pytanie z wybranej kategorii, który z panów wie... Ale ten jaki wyniszczony jest. Jeżeli odpowie prawidłowo, to do puli drużyny przychodzi 1000 zł, a... Ten zawodnik siada na swoim miejscu, jeżeli się pomyli, siada na ławce rezerwowej. Oto pytanie. Co? Rozmaitości ze świata. Jak nazywa się najstarszy uniwersytet... Harvard. ...Stanów Zjednoczonych? Panie Jerzy? No nie, no może być starszy niby, ale nie, chyba nie ma, nie? Panie Yale. Słucham? Uniwersytet Yale. Panie Pawle, czy to jest dobra odpowiedź? Myślę, że nie. A jaką by pan sugerował? A Cambridge? Wolę nie sugerować. Niech pan spróbuje. Czekaj, to myślę, jest w Ameryce? Niech pan spowie jaką. A Oxford jest w Anglii? Wolałbym, jest za dużo troszeczkę uniwersytetów, żebym tutaj strzelał. Czyli pan nie wie? No powiedzmy, możemy to uznać. Wie pan, czy pan nie wie? Nie wiem. Co jest? Co on tak kręci pieprzony w dupa? Uniwersytet Yale. Panie Pawle, czy to jest dobra odpowiedź? Myślę, że nie. A jaką by pan sugerował? Wolę nie sugerować. Niech pan spróbuje. Myślę, że nie. Niech pan spowie jaką. Nie mam pomysłu. Wolałbym, jest za dużo. Nie mam pomysłu. Żebym tutaj strzelał. Czyli pan nie wie? No powiedzmy, możemy to uznać. Wie pan, czy pan nie wie? Nie wiem. Jak leje wodę! Ja pierdzielę! Jezus Maria! Co to w dupę było? Harvard! Jest Harvard! Tak więc pan Paweł wraca do swoich, natomiast pan Jerzy siada na ławce rezerwowych. Proszę panowie, to mi się podoba. Drużyna mistrzów gra w osłabionym składzie. 1000 zł przechodzi do puli następnego Ale pytania. Czekaj, Cambridge jest w USA, bo jest w Anglii, jest Oxford, tak? Czy to te... To jest w Anglii jest Oxford, nie? W sensie w Wielkiej Brytanii. A Cambridge jest gdzie? Jest w Anglii, to co widz pisał? Mają w Oj widzu, palcem ci pogrożę na razie. 6700. Losuję kolejną kategorię, 5 pytań do końca gry.
Harvard, Yale, USA. No. Kategoria historia sztuki. Chyba dwa najbardziej znane w USA są. Mistrzowie grają w osłabionym składzie. W pełnym grają niebiescy, a ja rozpoczynam licytację. Słucham panów. Mistrzowie 300. 300. 400 niebiescy. 400 niebiescy. 400. Mam 500. 500 po raz drugi, 500 od mistrzów po raz 6. MIT w USA. A to jest dużo nowszy. Ponieważ 1000 złotych było w puli z poprzedniego pytania, mamy teraz w sumie 1000. W Polsce najstarszy? Dobrą odpowiedź na pytanie. Jagielloński? Oto pytanie dla mistrzów. Z ilu części składa się obraz zwany pentaptykiem? 5. Tak? A, to dobrze. To dobrze, Jagielloński. Już można? Można. Penta to 5, sami gracze niestety. Penta, tyk składa się z 5 części. Tak jest! Nie wiem, ile by wyciągnęliście. Lol się tu czegoś przydał. Jakie było to skojarzenie z Pentagonem? Z Pentagonem, z pentagramem, z pentanem. No tak, pentagon jest. Skojarzeń. Pentagon w USA. W tej części 1900 zł przechodzi na konto drużyny mistrzów i mają w tej chwili pentakilem. 11 100 zł. Niebiescy mają 6300, a ja mam dla państwa przerwę na reklamy. Do zobaczenia, to spoi. Ciekawe pytanie, lepszy niż ostatnio. Jak to jest? Pentagon związek ma z piątką? Napisz Pentagon i zobacz grafika. To zobaczysz. Awanturo kasę prowadzą mistrzowie, mając na koncie 11 100 zł, a niebiescy mają 6 300 zł. Trwa ciekawy pojedynek. Zobaczymy, co z niego wyniknie. Cztery kategorie. Miałem reklamy, przepraszam. O. Świat polityki. Znowu Ukrainę pytania. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. 300 niebiescy. 400. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi. 400. Mam 500. 600. Mam 600. 600. 600 po raz drugi. Mam 800. 800. Mam 900. Co to jest? Mam 1000. Co to mistrzowie? 1100. 1100. Co się dzieje, Amy? 1200. 1300. 1400. Czekaj. Oni czarną skrzynkę licytują? Bo nawet nie zwróciłem uwagi. Nie, co ja pierwszy? Świat polityki, Boże, już mi, nie wiem. Bo widz się zapytał, co za kategoria. Przez chwilę myślałem, że czarna skrzynka jak ten, ale no tak, świat polityki. O! No sam mówiłem, ale widz się zapytał i zwątpiłem. Dzisiaj sam w siebie. Złotek, jak i deski do licytacji nie wytrzymują napięcia. Znowu złamał drugi raz. 7800 zł w puli. Kiedyś też złamał. Grają w bank. Albo będą mieli tyle i no zbliżą się bardzo do mistrzów, albo zakończą grę. Oto pytanie. Który resort objęła w rządzie Leszka Millera Barbara Piwnik? Ja pierdzielę. Okay. Odpowiadamy, resort sprawiedliwości. Tak jest! Pytanie, czy to było niedawno dla nich, czy nie. Grać wysoko, ryzykować wszystko. 7800 zł mają w tej chwili niebiescy, natomiast niewiele więcej mają mistrzowie. 9600, ja poproszę nową deskę. Mam jeszcze trzy, dziękuję, kategorie do 2K1, a u nich jest 2005, tak? Nie, czwarty. Tak, no to, no to dla nich to jest współczesna polityka. Film światowy. Jakie ministerstwo? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. 300? 300 mistrzowie? 300. 400 niebiescy? 500? 500 mistrzowie? Oj, niebiescy ostro licytują po wabank, więc to jest ryzykowna gra. Bank? Kurde!
Ale oni ostro grają, ty, oni są serio mądrzy, bo wiedzą, że ci mistrzowie dobrze blokują, ale to jest takie riski za każdym razem wabank ledwo pojedynka, nie? Ale widać, że chcą wygrać, dobrze, dobrze. No, proszę państwa, tu mamy wytrawnych licytatorów, mówię o niebieskich. Widzę, że mistrzowie nabierają pewnie tak, mimo, że są już 15 raz z nami, to potrafią licytować, ale niebieskim licytacje idzie świetnie. Uwaga, 8900 w puli. I jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w grze. Ale jeżeli nie odpowiedzą, zakończymy finał i wygrają mistrzowie. Oto pytanie, przypomnę kategorię film światowy. Spójrzmy na ekran. No i... Oj. Jak nazywa się ten aktor? Al Pacino, ty. To jest, ty, to jest z filmu Zapach kobiety? Z jakiego to jest filmu? Ten fragment. Siedzi Łukasza. No to oczywiście Al Pacino. Tak jest! Nie, to chyba nie jest z Ojca Chrzestnego. 8900 zł to jest stan konta niebieskich. I uwaga! Obejmuj... Adwokat diabła to może być? Kurde, nie wiem czy nie jest nowszy. Aż sprawdzę. Zara wam powiem, panowie i panie. No i wam nie powiem. Ta, to z filmu Zapach kobiety, dobra. Wiesz, ja jestem fanboyem. Jak nazywa się ten aktor? Wyznaczam do odpowiedzi Łukasza. To się tak nazywało? No to oczywiście Al Pacino. Tak jest! Fanboyem? Tak. To był ten film, to Al Pacino był ślepy. Oglądał to ktoś? Zarąbisty film. To on był weteranem. Bo prowadzili wtedy mistrzowie. W tej chwili mistrzowie mają mega dobry film. 8500 zł, a więc tylko 400 zł różnicy, ale jednak. Dwa pytania do końca. Mistrzowie muszą się wstrzymać i uwaga, mistrzowie bardzo dobry film. Składzie. O czym to? Ślepy był weteranem. Przydzielili mu opiekuna kategoria... i chyba do Nowego Jorku pojechali na weekend. Tak, słuchamy. Ale historia nie zdradzę ci, co chciał tam zrobić, jakie były plany i tak dalej, bo może obejrzeć. Po 200 zł z konta każdy. Ale mega dobry film. 300 niebiescy. 300 niebiescy. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi. 400. Samo to, że Al Pacino tam gra i to jest z lat, nie wiem, 90 film jakoś. Powinien cię skłonić do tego, żeby obejrzeć. I tyle. Nie denerwuj mnie. No Al Pacino to jest totalny sigma. Pan Sławomir zdecydował się trochę za późno po uderzeniu młotkiem, mimo że długo czekałem na was. Taka strategia. Oto pytanie, historia powszechna i uwaga, jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą prowadzili... A jak ktoś tylko anime ogląda? O jedyne 200 zł, ale jednak. Jak brzmi nazwisko Polki, która urodziła syna Napoleonowi Bonaparte? Ja pierdziele. Było coś takiego. Ale nie mam pojęcia. No to jest historia przecież dość dawna. To stosunkowo. Ludmiła? Nie wiem. Było coś takiego, on miał dużo kochanek, Napoleon. W sumie to jest żaden wyczyn dla tej Polki, ale z drugiej strony to jednak Napoleon. Ja nie wiem. Tak, to jest to, Darek, powiedz.
Odpowiadamy? Proszę bardzo. Znaczy ja myślę, chociaż ja nie jestem dobry z historii, że tą Polką była pani Walewska. A jak pan odpowie? Walewska. Maria Walewska! I happier, really nice. Syn cesarza nazywał się Aleksander Walewski. Panie, czy pan wiedział? Tak. Ty, do dzisiaj żyją jego ten? Potomkowie? Pewni, tak? Panie Dariuszu? W Polsce? Proszę państwa, no, bardzo emocjonujący pojedynek. Tylko 200 zł różnicy. 8800 mistrzowie, niebiescy 8600. I uwaga, ostatnie pytanie, które rozstrzygnie o tym, czy nasi mistrzowie po raz 16 będą gośćmi naszego programu, czy też po wygraniu do w sumie nie musi ponad 300 200. zł, łącznie z samochodami, oddadzą prowadzenie nowej drużynie. Zobaczymy, czy ich pożegnamy. To jest gra teraz o wszystko w tym momencie. Więc powinna być do odcinia. O ja pierdzielę. O Jezu. Czarna skrzynka. Czarna skrzynia. Ale na takim równym tym. Albo mistrzowie to kupią szybko. Albo do odciny i niebiescy. No nie wiem jak inaczej. Powinna być po tym różnica 100 zł dla mistrzów w teorii. Ale po niej będzie jeszcze jedno pytanie, no bo nie jest to kategoria. Tak więc nie wiemy co jest w czarnej skrzyni, bywały różne rzeczy. Torwin. Od ogórka kiszonego do 4 samochodów. Panowie, no już dawno nie było blagul, powinien być. Czy warto licytować i za ile? Rozpoczynam licytację czarnej skrzyni, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. 500 niebiescy. 500 niebiescy. 600. 600 niebiescy. 600, zawsze skuwa więcej. 600 po raz drugi. 700 niebiescy. 800. 800, co dalej? 900. 900. 1000. Mam 1000. Czy będzie więcej? 1000 po raz drugi i 1000 po raz trzeci. No. No. No nie, mogli lecieć do odciny, ale by nie kupili, chyba żeby weszli za wszystko. Jest tam samochód, a drogo, jeżeli tam jest ogórek. Natomiast bardzo poważnie obniżyli stan swojego konta przed ostatnim decydującym starciem. Losuję ostatnią kategorię. To jest 20 zł, czy było? Najgorzej to może być złotówka albo ogórek. Nie ma PSC. To jest jak PSC. Sztuka kulinarna. Teraz pytanie. Jeżeli można jedno pytanie. Zakładając taką sytuację, że byłby remis, jeżeli chodzi o pulę, która zostanie po ostatnim pytaniu, jaka jest sytuacja z mistrzami? Jeżeli jest równa sytuacja, jest remis, to mistrzowie zostają zgodnie z regulaminem. Mhm. Dziękujemy. No ale nie będzie remisu. Rozpoczynam tu nie może być remisu. Po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. 300 niebiescy. 300 niebiescy. 400. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi i 400 po raz... Ty. Serio? Ja pierdzi, czy on przegrał? Nieważne co zrobią mistrzowie. Co za debil. On się pytał po to, bo się chciał podłożyć, tak? Bo tam jest kolega mistrza w teamie. Ja pierdzielę w dupę, ty. Co za w dupę bałwan. Coś będzie. Po pierwsze, panie Sławomirze, zadał mi pan pytanie, co będzie, kiedy drużyny mają tyle samo pieniędzy. I taki stan kont ma pan teraz. Trzeba było grać. Nie mieliśmy szans przelicytować mistrzów. Można było grać wabank. Sztuki kulinarnej. Kiepsko i zgadnąć wszystko. Wygrać program. No, to nie nasza profesja, niestety. Nie gotują panowie. Nie chciałby pan zjeść tego, co gotuje. Gotujemy, ale gotują? Tylko amatorsko. Mistrzowie gotują? Troszkę, tak. Troszkę. Dziwne, dziwne. No nie panie wiem, no. Mistrzów, przypomnę, stan puli 700 zł, konto niebieskich 7400, konto mistrzów również 7400. Pytanie brzmi, czy chcą panowie... Ja bym chyba wolał wszystko grać. Przykro nam, ale nawet przy wykupie za 100 zł, gdyby taka była cena, to gdybyśmy nie odpowiedzieli, wtedy przegrywamy program. W końcu ktoś to liczy. To prawda. Pamiętam ten to team, prawda. Co źle policzyli i wykupili chłopa. Ja pierdziel. Aż mam ochotę pięścią zapieprzyć monitor. Straszny błąd popełnili niebiescy. Gdyby chociaż 100 zł tutaj było różnicy, to mielibyście szansę w przypadku ich złej odpowiedzi.
wygrać program. To już nawet nie muszą odpowiadać. Która z witamin nazywana jest poprawnie kwasem askorbinowym? Otwieramy. Tą witaminą no, jest witamina C. Tak jest! Ty, to takie pytanie tam gdzieś... To w ogóle było z kulinarnej dziedziny, tak? Co to w dupę? To co? Proszę wrócić do swoich, panie Jezu. Te troll? No i to był bardzo emocjonujący pojedynek. Mistrzowie się cieszą, a ja zaraz wszystko wyjaśnię. Najpierw jednak chciałem zapytać niebieskich. Panowie, nie żałujecie, że inaczej potoczyła się ta ostatnia licytacja? Żałujemy jednej decyzji, chodzi o czarną skrzynkę. Że trzeba było kupić, tak? Ja żałuję jeszcze drugiej. Że trzeba było ją kupić, tak? Tak, tak, panowie? Raczej tak, raczej. Panie tak. Łukaszu, tak? Pan powiedział, że pan drugiej decyzji żałuje? Tak, popełniliśmy błąd, nie licytując wabank historii powszechnej. Sztuki kulinarnej też popełniliśmy. Bo... A, pan się przyznał ktoś. Łukasz jest studentem prawa, pewnie z historią ma dużo wspólnego. Tak, właśnie dlatego jakiś taki jest irracjonalny lęk, że można się skompromitować na dziedzinie, na którą się dziedzinie. Powinno znać w sumie w miarę dobrze. A znał pan odpowiedź? Tak. Ale panowie, no tak, pierwsze niestety, Łukasz. Znaleźliście się w finale. Natomiast w finale. Jeszcze daj im 5 aut i do domu. Doświadczeni w tym programie. Po raz 15 są wam dużo kasę. Wyrównaną walkę, nawet przez moment prowadziliście i do końca nie mieliście szansy ich pokonać. Kończycie grę, mając na koncie. Co znaczy 2 szesiny? Wielkie gratulacje. Najpierw Brotherhood kończony, a potem Revelation zaczynany. Natomiast mistrzowie. Jedynie 700 złotych więcej. To była trudna walka, prawda, panie Bartłomieju? Bardzo trudna. Trudna walka, chyba najtrudniejsza w waszej karierze w tym programie. Jedna z trudniejszych. Kończycie program mając na koncie za dzisiejszy... Siema, dziadu, przepieprzone te życie. Idziesz do stomatologa myśląc, że nic poważnego, a potem ci mówią, że ząb do kanałowego leczenia i łącznie 1800 złotych ubędzie z portfela SAT. Jest jeszcze starodawna taktyka mojego starego nitka i trzaskanie drzwiami. Możesz to przetestować. Program 8100 zł. A w sumie 199 102 zł. Dziękuję. Pod samochód. Nie na tequila, no sadno. Lipa. Czas na otwarcie czarnej skrzyni kupionej. Ale wiesz, ty i tak jesteś w pozycji, w której stać cię na stomatologa w Polsce, czyli w mniejszości polskiej. Rozumiesz to? Powinieneś i tak to docenić. Za 1000 zł jestem bardzo ciekawy, czy się opłacało. Więc niby źle, ale jednak dobrze. Koperta. To już nie ogórek. Oj. Ja zawsze koperta. Gotóweczka. Auto. Jeszcze auto. Auto. Samochód osobowy. Ajajaj. 6 aut. 6 aut i 200 koło. Ja pierdzielę w dupę tych. Chyba wypożyczalnie otworzą. Tak więc nasi mistrzowie mają szczęście w tym programie. Wybrali już prawie 200 000 złotych w gotówce i ten samochód to jest 6. samochód, który wygrali w naszym programie. Jeżeli państwo chcą bawić się z nami... Porypane to jest, jakiego gigantycznego farta ci mistrzowie mają. Naprawdę. Ale tutaj ci niebiescy to zagrali jak totalni idioci. Tak dobrze licytowali tym wabank, szli na wszystko tylko po to, żeby 1000 zarobić i być na do przodu. Po czym coś takiego? No to musiało być podkładanie się. No ja nie wierzę w nic innego. Jeszcze podatki to płacić. Ile takiego? Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek.
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę